Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Jestem John Radowicz, a w dzisiejszym odcinku przetransportujemy sobie towary naszego portu i miasto aż na bazę wojskową w MBM. Tam będziemy mieli 3 ciężarówki do transportu i resztę towarów sobie weźmiemy do FF. Jaki jest nasz plan, to jedziemy tutaj na FF i potem się cofniemy na MB. Chyba, że po drodze w hucie uda nam się coś jeszcze zabrać. Znajdujemy się w naszej ładnej lokomotywce manewrowej. Dołączymy wszystkie bezpieczniki, uruchomimy. Eluzujemy. W pierwszej kolejności plan jest taki, że my wyjedziemy sobie tymi wagonami tutaj do przodu, po czym wykonamy manewry. Będziemy spychać cały skład tutaj, żeby być gotowym do wyjazdu. To jest nasz plan, myślę, że na ten odcinek cały. To zejście. Wyjeżdżamy sobie standardowo z pozycji 1P. Lokomotywka jest fajna, przestronna, wszystko widać. Sam raz do manewrowania składami. Trzeba się rozpędza przede wszystkim. Ja w tą stronę chciałem, ale dobra. Jeszcze przy naszej zwrotniczkach się zatrzymamy przy obrotnicy, aby obrócić sobie jedną lokomotywę. Gdyż musimy być gotowi do jazdy w obu kierunkach. Dobrze, stój. Mogłem zgasić, by się chociaż paliwo nie marnowało, nie? A tu jest jeszcze ciekawa lokomotywa na licencję DM3, ale my się niestety już wykosztowaliśmy. Chcemy sobie wejść gdzieś na nią czy coś obejrzeć? Chyba nie, nie? Też fajna taka manewrówka, mi się wydaje. To jest parowa. To jest tą, co my teraz mamy, no i tą znamy doskonale też. O tą mamy. Też w naszym składzie. Tutaj przez chwilę się zastanawiałem, czy tam sobie manewru by nie porobić. Ja w sumie to po co? Dobra. Tam to będzie w porządku. Odpinamy to, odpinamy to. Zapomniałem o tym. Tu pyku na patyku. Idziemy, odpalamy.
Waryczny. No chodź tu. Już. Bez to nie wyjedziesz. Daleko, okej. Porządku, o nie. Jeden tor. Chodź. Ok. Pięknie. Dojedź. Załącz. Załącz i połącz. Dobra, tam sobie zlecimy, bo rzeczywiście szkoda paliwa. I lecimy sobie po nasze wagoniki. Okej. Rymy to kierunku? Dobrze. Nie. Nie, no dobrze, do tyłu. Już się przyzwyczaję do tamtej, że ona chwili potrzebuje. I to w sumie nie wiem, gdzie byśmy pojechali. No i tu jest punkt odbioru zleceń. No nie, bo tu jest chyba wyjazd na szlak, jo? Jest to? Kaś, to jest to. Rzeczywiście. Tam się wyjeżdża i tam się jedzie pod górę, okej. Dobra. Trzymaj się, ja sobie pozwolę wysiąść. O, widzicie, nie mamy jeszcze Militari 3 i HZM też nie mamy, bo mam jedynkę. Możemy sobie wziąć tylko niestety to zlecenie. Dajmy je do zlecenia, ma tu. Budzi czas premiowy 110 minut. B6, o. B, my tu wjeżdżamy i 6O jest prosto, lewo i prawo. Okej. Prosto. Lewo i prawo. Okej. Może się wyrobimy w czasie premiowym, może i nie, zobaczymy. Nie jest to aż takie ważne. Znaczy trochę pieniędzy się z tego dostaje więcej. Prawie o połowę, ale no. Zlecenie jest w miarę mało ważne, niestety. Mógł to wszystko tutaj wziąć i zatargać.
to jedno miejsce, to oczywiście byłoby to dużo warte, ale tak to bez sensu. Okej. Gdzie wyjedzie ta? Jeszcze mi chcecie powiedzieć, że do ostro podjechałem może? No i pięknie. Dzieje się, żeś się nie uszkodził, nie? Serio, to aż takie delikatne jest. A, matko boska, jak się uszkodziła, no? Parę procent, ale zawsze, nie? Dobra. Przewód. Prąd. Dobra. TXF. 156, zgadza się. Dobra, zamykaj te drzwi. I wiodaj się do przodu. Czasu nie ma. To ma tylko 81 ton, to wiecie. No dużo to nie waży. Gorzej tamte, bo tamte mają po 360 na przykład. Oczywiście z tą lokomotywką nie będziemy jechać tutaj na naprawy, nie? Się nie opłaca. Dobra, niech wyjadą. Dobra, na moje. Dobra, zaciągniemy sobie. Tutaj hamulec. I tutaj też hamulec. Dobra, żeby to na pewno stało. Nie? Okej. I stąd jak to się leciało? Gdzieś tu. Tutaj, dobrze. Lecimy zobaczyć, z jakich torów będziemy mieli zlecenia. Te, które jest najwięcej płatne. Tutaj na olej napędowy. Dobrze. Co teraz? Okej. Gdzie trzy? O.
Czy jeszcze jakiś tu się ekwipunek otwierały? Już wspomniałem jak. No i możemy jeszcze... O, jak fajnie. Dobra. Przewinąć ekwipunek by się zdało otworzyć. Widzę, że się nie da wyjąć. No dobrze. E3O. E3O. I D6O. Już po prostu wszystkie kierunki świata, nie? Tak. GDE. D2i, C6i, C4i. Dobrze. Czyli te dwa muszą gdzieś być mniej więcej z przodu. Się wydaje, jeszcze sobie zobaczymy. FF, na spokojnie. Te jadą na C4 i C6. No dobrze, C4 i C6. Jedzie na D2i. Na górę. No dobrze. Czyli te noce mogą być z przodu, a tamto dobra. Czyli to D6O. I E3O. D6O i E3O. No dobra. Jeśli się tego obawiałem, że nie wiedziałem, ile zleceń mogę naraz sobie zabrać. Zawalałem się upewnić, żeby potem nie było lipy, że nie weźmiemy tego wojskowego. Dobrze, wsiadamy. Odpalamy, luzujemy. Teraz D6O albo E3O. To może D6O w pierwszej kolejności. Dobrze, na D. Bo ja na G jadę, a nie. To było od G, nie? Nie. Nie, to dobrze, bo my od końca formujemy skład. Czyli to ma być na końcu, a to ma być na początku.
O matko, to ja źle tamte wagony ustawiłem. No, bardzo źle ustawiłem tamte wagony. Żeby dać tamte i to co jedzie na D, a te jakieś byśmy zaciągnęli inną lokomotywą, bo pewnie tu by gdzieś stała. A to C, nie? No dobrze, tak zrobimy, nie? Zaciągniemy inną lokomotywą na C stąd. Dobra. Okej. Okay. Racja, te muszą być na początku. Okej, okay. To nie zrobimy. Trochę się plan zmienił, dobra. To co teraz miało być? G3 opowiadasz. Przejechałem ten rozjazd, czy jeszcze się uda? Nie, uda się. Nie. Cofaj, zanim się coś stanie, co bym wolał, żeby się nie stało. To chyba już się stało, nie? Nieźle. Gorzej. Wybrałem i co? Na serio? Czy po prostu coś mnie weźmie? Jednak mogę, dobra, mogę do tyłu się cofnąć. To luz miałem. Ażem zrobił, nie? Tak prawie się wykoleiliśmy już. Ej, nie przecież, no ja muszę prosto przejechać. Wiesz co ja robię? No cały czas zapominam, że ja muszę spychać te wagony, a nie je ciągnąć. To, że ja je pociągnę, to nic nie daje. Muszę zepchnąć. No, w takim tempie to my się na pewno w tej premii czasowej nie wyrobimy, wiecie? Jak długo będziemy ten skład formować?
i super. Pięknie. Pięknie. Tego nie. Dobra. Piękna złość jeszcze do luzowania jest po tej stronie. Po prostu. Dobrze. Za 20 8 6 7, dobra, jest tam, to jest to, drodzy państwo, czyli bieg wsteczny. Że z ciekawości, bo to się jakoś ciężko idzie, 360 ponadka. A ja słaba lokomotywa, to ciężko też iść. Musiałem wziąć tam czerwoną. Kontrolować sytuację. Tam ile to jest tego czasu premiowego to? No nie wiem, co tutaj się wydarzyło. Wiesz, co ładnie to spychanie szło. Aha. To jest ciekawostka. To już jest ciekawe. Zaciągam hamulca, co jest nie tak? O, idzie, dobra. Są nasze drugie waniony, super.
matka, to już 31 minut odcinka. Tak, ten czas szybko leci. Dobrze, podpinamy to. I dalsza część manewru w takim razie odbędzie się już w kolejnym odcinku. No widzę, że coś nam dużo zeschodzi tu. A te na pewno nie będą w premii czasowej. Te jeszcze się wyrobią, tamte wątpię. No cóż. Nie zawsze musi być wszystko w premii. E3A i E6. Myślę, że najpierw to E6A. Widzimy. Dojdzie. Nie chciałbym, żeby jakieś wagony tutaj zostały przez przypadek. No będzie ciężko. Ja tutaj wyjadę. Tak mało miejsca zostało. Jak uda mi się to podciągnąć na tym hamulcu tam z tyłu, to to podciągnę. Ale nie wiem. Super. Okej. Czyli lecimy teraz E3, a idę 6. Ja bym dał tu D6, albo potem możemy się tutaj nie zmieścić. To byłby problem. Dobra, D6A. Czyli tu musimy lecieć na D. Wyjście jest na prawo i na lewo. To już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć.